wie, że jestem Polką. I wie pan, że Polska jest w stanie wojny z Niemcami. Niemcy, taki kraj z tradycjami, z historią. Bach, Beethoven, Dürer, Goethe. Przecież oni też byli Niemcami. Przecież bez nich kultura świata nie byłaby tym, czym jest. Stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę jest świetnym jakby pretekstem do mówienia o wielkich Polakach. A zdecydowanie Karolina Landz-Chorońska jest wielką Polką i należy o niej mówić, a tak jak wiemy, no wcześniej o niej nie za wiele się opowiadało. Nienawidzę Polaków, Polacy prześladują Niemców, nienawidzę Polski i Polaków świnie. Polskie świnie! Nie rozumiem. Dlaczego Niemcy, taki kraj, który ceni swoją narodowość, nie potrafią szanować poczucia narodowości u innych? To nasze przedstawienie to jest gra ze śmiercią. Po to, żeby sobie ułożyć, żeby właściwie zamknąć wszystkie rozdziały, które pootwierała poprzez swoje życie i żeby właśnie przebaczyć, co chyba nie było dla niej takie proste, myślę. A właściwie to jest jej taki rachunek sumienia przed śmiercią, bo ona od 39 roku wymazała ze swojej modlitwy Ojcze Nasz i odpuść, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Ona po prostu to co przeżyła i w Stanisławowie, we Lwowie, w Berlinie, a potem w Ravensbrück, to spowodowało, że ona nie mogła przebaczyć ani Rosjanom, Sowietom, ani hitlerowcom, Niemcom tego, co ona widziała i tego, co po prostu ludziom zrobili. Laster sowiecki w pamięci siedzi! Wojna! Że ona ze śmiercią, którą gra Maciej Mazurkiewicz, że ona gra z nią w szachy i że ta śmierć jej umożliwia, bo śmierć przychodzi po nią i chce ją zabrać od razu. To jest początek przedstawienia. Natomiast ona prosi tą śmierć, żeby dała jej możliwość odkupienia tego braku przebaczenia, że ona się czuje gotowa na to, żeby przebaczyć. Muszę panią policyjną przesłuchać. Chciałabym się dowiedzieć, jakie są przyczyny mojego przesłuchania. Chciałabym się dowiedzieć, jakie są przyczyny mojego przesłuchania. Pani tu, w Stanisławowie, rozwija akcję niedozwoloną. Jest to postać oparta bardziej na symbolice niż na jakichś takich naszych, uważam, pseudo przekonaniach, czym czy kim ta śmierć jest. Uważam, że każdy ma swoją śmierć. Na każdego czeka taki koniec, jakie było jego życie. Śmierć to nie jest jedna konkretna cecha, jeden konkretny charakter, tylko to jest zbiór, istota, która się składa ze wszystkich charakterów. Nie tylko jest dobra czy zła. Ona mieści w sobie i dobro, i zło. Mieści i gniew, i spokój, i smutek, i radość. Chyba po prostu takie przeskakiwanie, bycie wszędobylskim, wszechwiedzącym. Rzeczywiście Landz-Chorońska była wielką kobietą. I może tylko tacy mogą sobie pozwolić na rozmowę ze śmiercią, na zagranie ze śmiercią, bo ja myślę, że ona nieraz w swoim życiu z tą śmiercią grała. Tylko że ona wtedy wygrywała.
poszła dalej, bo też to jej długie życie z jakiegoś powodu, mam wrażenie, ono tak tyle trwało. Chciałam powiedzieć, że to ona się na tą śmierć zgodziła. Ona została przez nią wywołana, przeszła z nią przez swoje życie i to nie jest do końca tak, że śmierć już teraz cię zabieram, tylko ona już jest gotowa na to, żeby powiedzieć śmierci dobrze, to teraz idziemy razem. Kto woła? Ja. Kto? Serce twoje, co ledwie trzyma się na kopalnicy. Dajże mi spokój. Zamilcz wreszcie. Nic już nie mówię. Ale ja mówię. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.